Super. Witam cię serdecznie. Po 4 latach? 4 latach przerwy. To niesamowity czas. Nagrywam to wideo, ponieważ chcę wreszcie powiedzieć, co się u mnie wydarzało. Dosłownie tak powiem. Nie po polskiemu, no bo wraca stary Jakub Brzak. I chcę powiedzieć wam, co się będzie działo na tym kanale. Na początek przejdziemy sobie trochę taki rys historyczny. Co było u mnie, a co się działo u was. Mam nadzieję, że podzielicie się w czacie. Co dobrego. Na wstępie od razu dziękuję wam za... No nie skłamię się, powiem setki maili, naprawdę, przez te 4 lata naprawdę setki maili. Nie zdawałem sobie sprawy, że filmy nagrane 3, 4, 5, 7 lat temu ktoś może oglądać i pisać mail typu Kuba, te wiadomości nadal są aktualne, te wiadomości o Bitcoinie, super, to dzięki temu jest jeden osoba. Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić ją na wywiad, bo rozmawiałem z tym chłopakiem akurat na temat wywiadu, bo jest chłopak, który, moi drodzy, po filmie dokładnie z... Nie chcę powiedzieć dokładnie, którego filmu, bo to był, mogę powiedzieć po prostu, że to było 7 lat temu, bo widzę teraz po datach po prostu. Z filmu, który był nagrany 7 lat temu, gdzie powiedziałem, kup sobie jednego bitcoina, niech leży. Ten chłopak kupił sobie 4 bitcoiny i wybudował w tamtym roku ze sprzedaży na hoście akurat dom. No, dla mnie jest to historia, sorry, wybaczcie, no niesamowita. Aż ciężko w to uwierzyć. On się słuchał, nie to co ja. Ja sprzedałem bitcoiny inwestując w biznesy, które niestety nie przyniosły mi szału. Więc jedyny, który słuchał się moich filmów, jak to często mówi, szef z dziurawych butach chodzi. I słuchał się mojego filmu, gdzie powiedziałem, że trzymaj do momentu, aż nie będziesz począł naprawdę wydać i naprawdę zainwestować. I tak to się to stało. Raz jeszcze witam was gorąco. 4 lata przerwy. Dlaczego mówię 4 lata? Chociaż tutaj jakieś filmy się pojawiały. Dlatego, że uważam, że no, to się nic nie wydarzało, moi drodzy. Powiedzmy sobie szczerze, bez ściemy. Ostatnie filmy, które były regularnie nagrywane, to było realnie 5 lat temu. Filmy nagrywane 5 lat temu. Nie było mnie tu 5 lat. Szok. W tym czasie powstało tysiące pseudoekspertów na temat Bitcoina. Tysiące pseudoznawców kryptowalut wtedy, kiedy rosną. Nie wiem, czy też zauważyć taką zależność. Dajcie znać w czacie, w komentarzu. Czy też widzicie, że zawsze jak Bitcoin rośnie, to nagle wszyscy są ekspertami. A jak Bitcoin spada albo nic się nie dzieje, są, wiecie, niewielkie fluktuacje, to nikt się nie odzywa po prostu. To temat jest cichy, że tak powiem. Także to było niesamowite. Ja swoje pierwsze filmy od Bitcoina nagrywałem w 2014 roku. Nie wiem, czy one są, powiem szczerze, bo sporo filmów z YouTube zdjął. To ciekawe dla mnie. Powiem wam, że sporo filmach mówiłem w nich o takim małym kraju, daleko stąd. I nic tam nie mówiłem negatywnego. I te filmy zostały zdjęte, bo mam je, jakby wiecie, w kopii, ale no, po co je dodawać, skoro w YouTube zdjął, pewnie zdejmie jeszcze raz jeszcze, jeśli dodam ponownie, więc to jest bez sensu. Ale to naprawdę bardzo ciekawe, że filmy nawet sprzed 7-8 lat zniknęły, no niestety nie z mojego powodu. Co się mówi, co mnie działo? Dlaczego mnie nie było głównie 4 lata? Coś tam się nagrywało, coś tam się wrzucało, ale 4 lata mnie nie było. Z wielu powodów. Pierwszy to jest taki, że 4 lata temu, ponad 4 lata temu, w 2019 roku, w grudniu, czy koło grudnia, podpisałem kontrakt z firmą zajmującą się szkoleniami z branży IT. Myślę, że niektórzy z was mogą mnie z tego powodu znać. Sporo tego się stworzyło. W ciągu tych 4 lat robiłem naprawdę tam bardzo dużo. Zarządzałem sprzedażą. Na początku zajmowałem się typowo sprzedażą kursów i znajdowania leadów w formie takiej, żeby rozpoznania klienta docelowego, który jest klientem aktualnym. Robiłem spotkania stacjonarne, robiłem spotkania online'owe, prowadziłem szkolenia online'owe i pokazywałem ludziom, że warto wejść do branży IT. Może niektórzy z was mnie z tego nie znają, bo myślę, że YouTube był później niż moje pierwsze przygody. Może kiedyś, jeśli będziecie, o tym opowiem. Ja zaczynałem z branżą IT w 2012 roku. Tak naprawdę to były moje pierwsze biznesy. 2012 rok, jeszcze przed maturą, wpadłem na pomysł robienia stron internetowych. Po prostu chodziłem po firmach, prosiłem je, czy chcą zrobić stronę internetową. Robiłem proste strony na WordPressie, ale wierzcie mi, pewnie doskonale też to zapamiętacie. Może nie za dużo, dajcie znać, kto z was tak sobie dorabiał, bo z tego co wiem, jest taka spora grupa osób. Dorabiałem sobie w ten sposób po prostu, że tworzyłem stronę. Wiecie, dla firmy za 3-4-5 stówek stworzenie strony to nie był problem, a wierzcie mi, że w tamtych czasach, 10 lat temu, naprawdę strony wymagały, 12 lat temu, strony wymagały definicyjnej poprawy. Jak ktoś z was pamięta jeszcze takie strony w HTML-u, to naprawdę takie strony było naprawdę dużo. Dzisiaj jest ciężko taką stronę znaleźć, ale wtedy jeszcze takie strony na HTML-u stojące jak po prostu taka wizytówka, wiecie, z lat 90. naprawdę jeszcze było sporo. I po prostu przychodziłem, proponowałem robienie strony, tak sobie dorabiałem. Więc coś tam o tym branży wiedziałem. Dużo się musiałem nauczyć, temat programowania w Pythonie, w Data Science, używania Data Science, używania Reactów, Pythonów, JavaScriptów, jakichś Angularów i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy naprawdę, które dla mnie były wtedy czarną magią, też 2 lata temu.
I powiem, że szczerze, mam naprawdę duże przemyślenia na temat branży IT. Ogromne, ponieważ jak rozpoczynałem swoją przygodę z branżą IT, taką szkoleniową w 2019 roku, to był całkiem inny świat. Zresztą doskonale wiecie, co się wydarzyło rok później. I naprawdę był całkiem inny świat. Zmienił on reguły gry, można powiedzieć, całkowicie. I no, powiem szczerze, myślę, że dużo się zmieniło. Dzisiaj trochę z innego punktu widzenia bym o tym powiedział, ale na pewno będą o tym filmy. Już dzisiaj mogę wam powiedzieć, że dla naszej zamkniętej grupy, bo może niektórzy z was wiedzą, może nie, mamy cały czas zamkniętą grupę, która się ma dobrze. I na naszej zamkniętej grupie, moi drodzy, już spatrzę dokładnie 9 stycznia, to nie wiem, kiedy to będziecie oglądać, pewnie na dniach, będziecie mieć jeszcze kilka dni. 9 stycznia, moi drodzy, będzie o 18 webinar o game devie. Jak stworzyć własną grę i z niej po prostu zarabiać. Także będę z twórcami bardzo fajnej gry, chłopakami, którzy ogarniają temat Unrealów i innych dziwnych silników do gier. I będziemy na ten temat dyskutować, jak to stworzyć, jak z tego żyć i jak po prostu zarabiać na grach w XXI wieku. I naprawdę jest to możliwe. Więc będę na ten temat i to taka, można powiedzieć, wstęp, taka już zajawka dla tych, którzy chcą zobaczyć tą grupę, to pewnie może uda się link w komentarzu, a jak nie, napiszcie do mnie na stronie biuro@jakubrzak.tv, tam też znajdziecie informacje. Więc w ciągu tych 4 lat bardzo mocno skupiłem się na szkoleniu wewnętrznym organizacyjnie, tak, czyli po prostu w tej firmie tutaj pracowałem, bardzo mocno skupiłem się na wyjazdach. W samym 2022 roku, wyobraźcie sobie, byłem... widziałem się, mówiąc ze sceny, do 10 tysięcy osób. Miałem 193 dni na salach scenicznych, gdzie występowałem na scenach, na różnych prelekcjach, na różnych uczelniach, na różnych wykładach na temat programowania i o tym, jak uczyć się programowania. Prawie 200 dni w roku. Jeśli sobie weźmiecie o tym, że pasowałby kiedyś w domu być, a to było każde miasto w Polsce, nie tylko w Polsce, ponieważ też miałem Wielką Brytanię jako mój rynek, więc byłem kilkakrotnie w Wielkiej Brytanii, w Londynie, miałem też tam kilka innych miast, no generalnie naprawdę było i działo się bardzo poważnie. Dla tej firmy nagrywałem też sporo reklam, też sporo filmików zachęcających do webinarów. No na webinarach moich, no nie zliczę uczciwie, ile było osób, bo trzeba przyznać, że myślę, że to są naprawdę nieprzeknepałe, jeśli powiem, że to było w granicach 50 tysięcy osób przewinęło się przez webinary w ciągu 4 lat, bo był webinar, na przykład gdzie prowadziłem webinar z Jackiem Walkiewiczem, gdzie było 1000 osób i to był jeden z nich, tak, więc no naprawdę, to naprawdę było tego całkiem sporo. I nie ukrywam, że te 4 lata zrobiły dwie rzeczy w moim życiu. I to mówię wam, przyznam się, bo doskonale znacie ten kanał, nigdy nie ściemniałem, używałem różnych słów, żeby podkreślić to, że mówię całkowitą prawdę i epitety, które tutaj nigdy nie słyszeliście, a też dalej czklinam, to też mi się zdarzy, nie martwcie się, nie zniknęło to ze mnie. Chciałem skupić się wewnętrznie na firmie i też nie ukrywam, że tak skupiłem się na rozwoju tej firmy i naprawdę chciałem zrobić tam wielkie rzeczy, że nie miałem na nic innego czasu. Ja naprawdę pracowałem niektóre dni od 7, 6 rano do 24, 1 w nocy. Tak to wyglądało, więc nie ukrywam, że po prostu nie było siły na nagrywanie. Ja też nagrywałem wam ostatnie filmiki na moim kanale, mówiłem, że nagrywam wtedy, kiedy chcecie. Jak nie chcecie, nie komentujecie, nie lajkujecie, nie szerujecie, to znaczy, że nie potrzebujecie tego, żebym się z wami dzielił. I powiem szczerze, że taki pierwszy obuch w łeb, dosłownie mogę powiedzieć, przyszedł do mnie rok temu. Moim rodzicom spaliła się firma, którą budowali przez praktycznie 30 lat. Niestety przez błędy dokumentacyjne ubezpieczenie zostało im przyznane. Wielomilionowe straty, magazyny, szkoda niesamowita. Gaszenie, które trwało chyba 7 dni, bo to naprawdę bardzo duża hala i dużo różnych produktów. To był taki pierwszy strzał dla mnie osobiście, który... no trochę zmiotnie z planszy, powiem szczerze. Wyobraź sobie, że jesteście przy czymś, co widzicie każdego dnia waszego życia, praktycznie cały czas, myślicie o tym bez przerwy. No bo jak ktoś z was ma firmę rodzinną, no się doskonale o tym wiecie, nie da się tego po prostu wykreślić. Nawet jeśli nie robisz tego, nawet jeśli to nie jest twoja działka, bo po prostu po tym zajmowali się moi rodzice, to powiedzmy sobie szczerze, no nie da się tego wykreślić. I tak też było ze mną. Nie ukrywam, że dosyć poważnie mnie to pozamiatało. Próbowałem na początku wskrzesić tę firmę,
No, myślę, że z powodu tego, że moi rodzice już są, mają w podeszłym wieku 60-70 lat, no nie mają już siły i chęci do tego, żeby tą firmę rozwijać, a tutaj też wymagane byłyby kilkadziesięciomilionowe inwestycje, więc tak naprawdę obecnie jest to w kierunku tak naprawdę szukania pieniędzy na leasingi, na raty, które trzeba spłacić i dojechać jakoś do finału. Nie ukrywam, że jest to moje marzenie kiedyś mieć na to środki, żeby tą firmę budować, bo naprawdę to jest fajny produkt, który produkowali, uwielbiam go, w dużej budowlance, ciężkiej budowlance. I powiem szczerze, rok temu to już był takie moje pierwsze zawahanie, gdy coś się zmieniło, gdzie naprawdę po tych 3 latach wtedy myślałem, kurde, ja bym przyszedłem tutaj tylko na pół roku, wtedy pojawiłem się w tej firmie szkoleń na pół roku, pojawiłem się tu na 6 miesięcy, jestem tutaj 3 lata i to nie jest... To musi iść mocniej. Ja muszę albo rozwinąć tą firmę jeszcze bardziej. Wtedy dosyć mocno skupiłem się na rewolucji dosyć sporej w tej firmie. Tak też było. Albo po prostu robić coś innego. Tak też teraz się złożyło, że firma zmienia swój target gry, zmienia swoje reguły gry i można powiedzieć, pojawiła się okazja, pojawiła się możliwość czegoś innego i też firma zakończyła współpracę, więc cieszę się bardzo, że jestem wreszcie wolny i mogę wrócić do tego, co po prostu zawsze chciałem. Chciałem wrócić do YouTube'a, chciałem wrócić do nagrywania, podcastowania i naprawdę podsumowując tamten rok, 2023, bo to trzeba o tym filmie powiedzieć, prawda jest taka, że to był rok przeciętnie udany, nie będę wam ściemniał. To nie był mój najlepszy rok, to nie był mój co prawda najgorszy rok, ale nie będę wam ściemniał, że niestety czy niestety wiele rzeczy poszło źle, po prostu. Co prawda nie mogę tego nazwać, że nie ma sukcesu, bo moja żona by mnie skrzyczała, że się nie cieszę z tego, co mam. No bo to prawda, mamy 3 sklepy internetowe. Jeden nowy powstał, całkowicie nowy. Jeden brand całkowicie nowy powstał. Udało mi się zrobić w tamtym roku kurs do branży IT, z którego, moi drodzy, już wiem, że 3 osoby pracują w branży IT, gdzie nazwałem go maratonem do branży IT. Może niektórzy z was widzieli na moim fanpage'u czy innych miejscach. Udało mi się nagrać ten kurs po wielu perypetiach. Naprawdę to było strasznie ciężkie dograć specjalistów, którzy po prostu nie mają czasu ani nawet chęć na takie rzeczy. Wiele się dzisiaj mówi o branży, że ciężko za nie wejść. No tak, ciężko wejść, ale jak już wejdziesz, to ci ludzie są naprawdę często rozrywani i naprawdę to jest ciężkie złożyć się z kilkunastoma osobami. Problem, tak? Nagrać jeden produkt, nagrać jeden film, to jest ciężko w jedną osobę, a nie mówimy o tym, żeby zebrać do kupy 10-15 specjalistów, który ma każdy w innym czasie, w innym terminie, a to musi być konkretnie, to był maraton, to było każdy wieczór przez 10 dni. Więc to naprawdę było dużo i nie ukrywam, że z punktu widzenia technicznego powstało to studio, w którym będą niedługo podcasty, w którym niedługo będą wywiady, webinary tego rodzaju. Powstało naprawdę nasz dom, ponieważ przeprowadziłem się tutaj w całkiem inne miejsce, na dużo większy dom, w którym będą niedługo szkolenia prowadzone stacjonarnie, ze sprzedaży, z budowania biznesów. Właśnie pod to też ten inwestycję poczyniliśmy w trochę, no, za duży dom, żeby nie powiedzieć, że strasznie duży, że 4-krotnie za duży niż normalną rodzinę obecnie. I dużo się zmienia, ale tak naprawdę powiem wprost, to, co było, minęło. I wiem, że zabrzmi to bardzo coachingowo, ale moi drodzy, jest styczeń 24 i wydaje mi się, że najważniejszą funkcją, którą musisz wykonać, jeśli coś się nie udało w tamtym roku, to po prostu wziąć takie niewidzialne nożyczki, po prostu wszystko obciąć. Zastanawiając się nad niczym, po prostu obciąć to, przestać się tym martwić, zamartwiać. Bo gwarantuję ci, że nic się nie wydarzy. To jest jedna z test chrześcijaństwa, która prawdziwego chrześcijaństwa, to też tak wam powiem trochę inaczej, trochę więcej, która mówi wyraźnie, no praktycznie duża część nowej Ewangelii, Nowego Testamentu, tak, mówi o tym, że bardzo ważne jest rzucenie starego człowieka, tak. I jeśli wiele pism świętych na ten temat mówi, że jest to naprawdę bardzo ważne, to wydaje mi się, że nawet dla niewierzących osób, które może oglądają, wydaje się to jako filozoficzny temat, no, dość bardzo istotny. Zamykam 24 rok, 23 rok, zamykam za sobą obecne wcześniejsze lata, które nie poszły po mojej myśli, nie będę wam też się ściemniał. Ja wiem, że moja żona teraz będzie krytykowała, mam nadzieję, że moja żona się nie będzie oglądała, bo ona nie lubi, jak narzekam, ale powiem wprost, wiecie, ci, co mnie znają, wiedzą doskonale, że ja jestem takim typowym hustlerem, tak? Ja po prostu chcę więcej, chcę jeszcze więcej, chcę jeszcze mocniej. I jeśli w moim planie 100% spełniło się 80%,
to ja i tak zawsze będę patrzył na te 20, które się nie udało. Niestety takim jestem człowiekiem, może też tak masz. Są ludzie, którzy się cieszą z tych 20 i są po prostu podnieceni, co oni sobie pięć zrobili. A są tacy, którzy to zrobili o 95 i to widzą te 5, które po prostu nie zrobili. Tak niestety mam. Chyba się już tego nie oduczę, bo już widzę po sobie od tyle lat, nic się nie zmieniło, więc myślę, że tak też będzie. Ale pokrótce powiem, co się wydarzy w tym roku, moi drodzy, i co się będzie działo w najbliższych miesiącach na kanale Jakub Żak TV, bo kanał wraca na bardzo poważnie do życia. Po pierwsze, moi drodzy, najważniejsze, będzie powstawała grupa na Discord. Będą część grup otwartych, gdzie będę mówił o różnych tematach, zaraz powiem o jakich, i będą grupy zamknięte, które będą to grupami subskrypcyjnymi, które chcę w jakiś sposób stworzyć społeczność osób, które wydaje mi się, że są po prostu inteligentne. Dlaczego uważam, że jest miejsce na nową społeczność? Ponieważ uważam, że większość społeczności jest zawsze organizowana w jakimś konkretnym celu. Popatrzcie, mamy sobie jakieś tam gości od nieruchomości, oni wszyscy mówią, że nieruchomości to przyszłość i w ogóle tylko z nieruchomości będziemy żyć, nikt nie będzie na świecie pracował, tylko będą nieruchomości. I oni mają się tam swoje grupy nieruchomościowe, gdzie mówią o jakichś flipach, jakichś super biznesach, super szybkich tematach, potrzebują inwestycji i tak dalej. I tam się zbierają ludzie, którzy mają, można powiedzieć, kapitał i inwestycje. Uważam, że nie jest to ogromna część społeczeństwa. Drugie grupy są z kolei osoby na przykład ze świata kryptowalut, które mówią, że tylko krypto, tutaj inwestycje, boty, bot tradingi, jakieś sygnały itd., itd. To też moim zdaniem nie jest rynek na każdego. I brakuje mi, powiem szczerze, chyba że ja nie widzę, podzielcie się w czacie, może tam są takie osoby, nie mam nic uprzedzeń do żadnej osoby, podzielcie się po prostu w czacie, ale ani z wywiadów takich przedsiębiorczych, które słucham, nie widzę w nich takiej naprawdę realnej społeczności ludzi, którzy mogliby sobie pomóc. I wiem, że to dziwnie przy XXI wieku, ale wierzcie mi, byłem przez ostatnie 4 lata komendantem, zastępcą komendanta w Wieliczce, w Chówcu Wieliczce, w harcerstwie. I wiem, że są ludzie na świecie jeszcze, którzy po prostu potrafią pomagać sobie bezinteresownie. Ponieważ ja umiem dzisiaj na temat sprzedaży, szkoleń online, budowania szkoleń online-owych, sprzedaży, budowania leków sprzedażowych, ja to umiem. I ktoś umie zrobić dzisiaj super zarobiste grafiki, świetnie. Ja poproszę go o zrobienie kilkunastu grafik, a on ode mnie dostanie konsultację, gdzie powiem mu, zrób sobie sprzedaż tak, to nie jest twój klient, to nie jest twój target, ten klient jest twoim klientem, do tych ludzi kieruj przekaz, tak zbuduj lejek sprzedażowy, góra lejka powinna być to i to, podstawą twoim produktem powinien być ten, a te są dla innych osób. Proste. I wierzę w taki świat i uważam, że społeczność taka dalej ma miejsce. Dlatego chcę taką grupę stworzyć. Będzie to grupa Discordowa, dlatego że Facebook od dłuższego czasu, doskonale wiecie, umiera. W takiej formie, że po prostu nie da się prowadzić grup realnych. Są tylko grupy spamowe, pierdołowe i innych pierdoletów, które naprawdę uważam, że nic nie działa. A nadal jest świat taki, który ludzie za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych są w stanie zapłacić za to, żeby mieć dostęp do grupy osób, które wiedzą, że jeśli rzucą jakiś temat, to nikt ich po prostu nie zostawi na pastwę losu. I to będzie grupa, którą w najbliższych miesiącach będę chciał otworzyć. Także grupa na Discordzie już jest pod maraton do IT, ale będą grupy, które będą, będzie ta grupa sukcesywnie powstawała. Jeśli ta grupa już, że powiem, będzie taka otwarta, to wrzucę Wam tutaj w opisie tego filmu, byście mogli się po prostu dodać. Zachęcam Was gorąco. Powiem Wam, co będzie się działo na tym kanale, pokrótce, takich 5 głównych punktów, ok? Jeśli to jest projekt dla Ciebie, jeśli to jest coś, co chcesz słuchać, super, zostań ze mną. Jeśli nie, doskonale wiecie, co robić, macie do tego konkretne prawo. Po pierwsze, moi drodzy, będą podcasty. Z kim? Kilka osób na razie nie mogę zdradzić, ale mogę Wam zdradzić, myślę, że 2-3. Pierwsze to Sławek Zawadzki. Sławek to mój przyjaciel wieloletni, człowiek, który uratował mi dupę nieraz w życiu mentalnie, którym myślę, że nadaje na podobnych falach. Uwielbiam go. Mam nadzieję, że chociaż mikroskopijnie z wzajemnością. Z Sławkiem będziemy mówić o dwóch tematach. O temacie kryptowalut, ponieważ ma jedną z największych, dzisiaj chyba już największą giełdę kryptowalut w Polsce. I drugi temat będziemy mówić o Bogu. Tak, moi drodzy, jak doskonale wiecie, w 2017 roku nawróciłem się na prawdziwego Boga jedynego, nie tego z jakichś tam ołtarzy, czy z jakichś innych dziwnych wymysłów ludzkich, które sobie ludzie stworzyli, bożki na podobieństwo Boga, tylko tego prawdziwego Boga, który jest naprawdę czuwa nad nami, prowadzi nas za rękę i o tym Bogu chcę mówić ze Sławkiem. I to się stało, że człowiek, który robi największy biznes kryptowalut w Polsce, człowiek, który robi jeden z największych dzisiaj przedsięwzięć kryptowalutowych na świecie, bo no, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj Kanga Exchange jako giełda jest dzisiaj w top 10 najlepszych na świecie. Jeśli pojedziecie sobie dzisiaj na rynki azjatyckie, na targi azjatyckie, na targi europejskie, to nieznajomość Kangi będzie dziwna. Teraz się ktoś kojarzy. Może nie wiem, jaka wielka firma, może jakiś kosmicznie wielka, ale po prostu Kanga, okej, kojarzę, wiem, o co chodzi. Tak to się dzieje, że człowiek, który wierzy w Boga, prawdziwie,
Nie chodzi o żadnych ołtarzy, nie składam nic na żadnych ołtarzach, ani nie chodzi o jakieś spowiedzi wymyślonych w XVI, tam XV wieku. Robi coś, co naprawdę wiele ludzi chciałoby tak wspaniałego robić. O tym będziemy mówić. To będzie na podcaście, ponieważ niebawem wystartuje podcast, gdzie będą nadawał wywiady, rozmowy z osobami, rozmowy takie bardziej luźne. Ja sam lubię podcasty, nie wiem jak wy, ale ja naprawdę lubię słuchać podcasty w drodze, w samochodzie, często też jeśli coś remontuję, a wierzcie mi, że jestem trochę Zosią Samosią i większość rzeczy remontu, które wykonuję, to wykonuję sam, dlatego że po prostu lubię sobie podubać mechanicznie i fizycznie. Może to nie wygląda normalnie, w XXI wieku to nie jest normalne, że tak po prostu sobie chcę poremontować i pobudować coś samemu, ale taki po prostu jestem. Lubię to robić i myślę, że dalej tak będzie. Też wiele rzeczy nie wiem, nie znam się, ale uwierzcie mi, że z YouTube'em się można zbudować naprawdę cały dom. Wyremontowałem ten dom z YouTube'em i na razie żyjemy, dzieci żyją, piec chodzi, prąd jest, także myślę, że da się z YouTube'em zbudować dzisiaj dom bez tych wszystkich super ekspertów. Więc na podcastach będzie na pewno Sławek, będzie też Marcin. Marcin Godlewski, moi drodzy, możecie sobie go wygooglować. Będzie robić coś wspaniałego, moim zdaniem. Zrobimy naprawdę, uważam, świetny temat, gdzie ja będę rozmawiał na temat sprzedaży produktu, koncentrowania, prospektingu, budowania biznesu, a Marcin będzie mówił na temat właśnie marketingu, ponieważ jest właścicielem agencji marketingowej, gdzie będzie po prostu mówił o stronie takiej typowo budowania biznesu marketingowego w XXI wieku. Co działa, są szereg liczby, statystyki i tak dalej. I będziemy się trochę, można powiedzieć, tak konfrontować z tym, co dzisiaj jest ważniejsze. Czy to właśnie sprzedaż, czy to właśnie ten marketing. Mam nadzieję, że w ten sposób to wyjdzie. Mamy pomysł, który uważam, że ja osobiście nie spotkałem na żadnym YouTubie, gdzie zrobimy coś totalnie transparentnego i zrobimy coś całkowicie od zera. To będzie naprawdę coś zarobistego. Dla tych, którzy chcą, mają pomysł na własny biznes, albo macie firmę, albo chcecie otworzyć swoją własną firmę, to uważam, że to jest must have dla was, bo będzie tam wiedza, która tak naprawdę doprowadziła biznes do 10 milionów złotych, przełożona od początku do zera. Bez żadnych ukrytych kosztów, jakichś tam cudowania, że coś tam będzie, jakaś jest ukryta. Absolutnie nie. Więc dokładnie przejście z drugą, w całą formę, co i jak to się wydarzyło. I to będą tematy podcastu. Oczywiście do podcastu będą też wywiady z ciekawymi osobami. Mam też kilku psychologów, psychiatrów, socjologów, coachów, którym chciałbym z nimi porozmawiać na temat takich technik, które normalny człowiek na co dzień może stosować w swoim życiu. I oczywiście sprzedaż. Uwielbiam sprzedaż, urodziłem się sprzedawcą i uważam, że to jest umiejętność, którą każdy z nas musi mieć. Czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, ponieważ taki jest dzisiaj świat. Dzisiaj jedynym wygraniem i zwycięzcem przed technologiami AI to będą sprzedawcy. Zobaczycie, wierzcie mi na słowo, zobaczcie sobie sami, copywriting i tak dalej już dzisiaj coraz częściej wygrywane są przez AI, ale nadal AI nie poczuje tego czegoś jeszcze. Nie poczuje tego czegoś, co doprowadza do finalizacji sprzedaży. Drugim tematem, co będzie bardzo ważne, to oczywiście będzie mój sklep z moimi produktami, czyli szkoleniami, produktami, wywiadami, które nie będą otwarte na YouTubie czy na innych kanałach. Jak traktujecie ten sklep? Na dwój sposób. Po pierwsze, kupujcie produkty, które was interesują, szkolenia, produkty, które dzisiaj są dla was istotne i ważne, konsultacje, gdzie mogę wam przeprowadzić was przez wasz biznes, zobaczyć, co tam można ewentualnie poprawić, co można zrobić po prostu lepiej, bo myślę, że na temat sklepów internetowych, sprzedaży online, myślę, że wiem całkiem sporo. Moje sklepy mają kilka milionów złotych obrotu rocznie, więc myślę, że na ten temat mogę powiedzieć sporo, czy to właśnie wybranie platformy, takie Shopery, Shopify, WooCommerce i tak dalej. Na ten temat coś wiem, żeby powiedzieć, że to jest sporo. Może nie technologicznie, bo technicznie nie powiem wam, jak naprawić, nie wiem, w JavaScriptie przycisk w koszyku, ale co wybrać, jak to zmontować i jak to funkcjonować. Więc na pewno traktujcie to jako wybór produktu, które chciałbym, żeby była ta gama produktów bardzo szeroka, ale to drugie też bardzo ważne, podziękowanie. Wiele osób przez wiele lat, dosłownie już, pisało do mnie na YouTubie, na Messengerze, na mailach. Kuba, jak mogę ci podziękować, bo tamten filmik był świetny, tu uważam, że mi ci normalnie flaszkę wódki postawił, może wypijemy. Jakbym tyle flaszek nie wypił, co ty proponowałeś, to byłoby ciężko, ale chcę, żeby po prostu to były produkty, które możecie po prostu kupić. Tak. Chcesz mi podziękować? Spoko. Kup sobie podcast, kup sobie wywiad, kup sobie książkę, którą będę proponował w wywiadach. Kup sobie e-book, kup sobie coś, co dzisiaj wypuszczę na mój sklep w formie podziękowania. Właśnie tym podziękujesz mi, ucząc się dalej, edukując się więcej. Po prostu to będzie dla mnie świetne podziękowanie, a ja przy okazji będę miał z tego produktu jakiś dochód. Tak? I trzeci punkt, moi drodzy, oczywiście kanał YouTube, Facebook, Instagram będzie o rozwoju osobistym, ponieważ rozwijanie i to myślę, że klucz, który będzie przewodziło całemu temu kanałowi, to przedsiębiorczość. Uważam, że to będzie sobą klucz, który będzie, moi drodzy, w najbliższych miesiącach motywem przewodnim tego kanału w 100%, ponieważ na tym się chcę skupić. Uważam, że przedsiębiorczość to najbliższe, najważniejsze lata naszego życia.
jeśli każdy z nas nie będzie ciłał czegoś na siebie, tylko żył z etatyzmu, tylko z etatyzmu, to pewnego słonecznego dnia może się dziwić. Wiem to, widzę to i obserwuję ten rynek bardzo poważnie i coraz częściej dochodzimy do momentu powrotu komunizmu. Zobaczcie, że komuny, nie wiem, że większość z nas się już na tematy z historii i z opowiadań, a zobaczcie, że każdy coś ciułał. Każdy w ciężkich czasach, które mówiło się, że nic nie było, a jednak było wszystko, tylko trzeba po prostu było mieć albo kasę, albo po prostu kontakty, każdy, moi drodzy, coś sprzedawał. Jak poszłeś sobie do sąsiada, to jeden był coś tam majsterkował, tamten był złotą rączką, tamten ogarniał konie, tamten ogarniał coś pod kuciem, tamta pani piekła chleby, tamta pani piekła ciasto. Każdy z nas miał jakiś taki mikrobiznes, albo lokalny, albo troszeczkę bardziej społecznościowy i to dzisiaj daje nam internet. Będę tego zachęcał bardzo mocno, ponieważ jest to na pewno na moim sercu położone bardzo mocno, że przedsiębiorczym uważam, to naprawdę słowo klucz na najbliższe miesiące, lata tego kanału. I w tym kierunku będę chciał Was rozwijać. Czy będziecie się rozwijać ze mną? Super. Ja będę się rozwijał przy Was, bo nagrywając dla Was odcinki, ja też muszę temat przerobić, ja też muszę go nauczyć, ja też muszę go przypomnieć, muszę go sobie poukładać w głowie, muszę sobie porobić skrypty do tego, żeby to robić. Naprawdę są godziny przygotowań. I ja wiem, że sobie też tą wiedzę utrwalam. Ja do moich filmów na YouTubie, moi drodzy, sam wracam, sam siebie oglądam. Ponieważ te filmy, które przygotowywałem, pamiętam, okej, kurde, w tym filmie, nie wiem, tam temat z takich biznesów, pamiętam, że pokładałem sobie to. Nie pamiętam, o co chodziło, wrócę sobie, oglądam sobie film. I sam z tym oglądam, ponieważ wiem, że poukładałem sobie wiedzę, która tam występuje. Czwarty temat to oczywiście będę chciał Was zachęcać do produkcji własnych produktów, do produkcji własnych produktów cyfrowych, tak, gdzie pokażę Wam, jak ogarnąć lampy, jak ogarnąć kamerę, jak ogarnąć audio, jak ogarnąć tematyczność tego, jak zbudować cały przekrój społeczeństwa, tak? Czyli kto będzie Twoim leadem, target leadem, cały temat prospectingu. O tym będziemy mówić oczywiście na kanale, ale oczywiście też będą też do tego produkty płatne, no bo trudno, żebym darmową wiedzą, którą mnie kosztowała naprawdę dziesiątki tysięcy złotych, bo myślę, że w tym pokoju jest sprzęt na kilkadziesiąt tysięcy złotych, które musiałem kupić, przetestować, że to działa, tamto nie działa, tamto wywalić, a to będzie fajnie funkcjonowało. Trudno, żebym tą wiedzą jeszcze darmo. Każdy z Was doskonale wie, że jak lekarz idzie na studia, to nie po to 12 lat studiuje i kuje, żeby za darmo potem leczyć. No to jest jasne, że tą wiedzę chciałby zmonetyzować. No i oczywiście będę Was zachęcał do branży IT. Uważam, że ten rok, jak jeszcze następne lata, są dobre dla tych, którzy chcą prawdziwie się uczyć w branży IT, ale do tych, którzy mają sprecyzowane cele. Tak jak powiedziałem, przez te lata ostatnio byłem doradcą kariery w branży IT i wiem, jak wiele osób wybierało, można powiedzieć, z czapy, wybierało, można powiedzieć, swoje pomysły, wybierało drogę, która ja osobiście im odradzałem, ale oni nasłuchali się na jakichś pseudo ekspertów, pseudo zajebistych gości na YouTubie, na internecie, jak zarabiają miliony i dzisiaj tkwią w branży, zarabiają super pieniądze, ale chyba na to wychodzi, że nie bardzo robią to, co kochają. To będzie to, co się będzie wydarzało. Teraz, moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, co, jak ja uważam, po tych 4 latach przerwy, jak uważam, że warto rozwijać swój biznes i rozwijać swój pomysł na siebie. O tym będę w najbliższych filmach, ale już Wam zajmę, co się będzie wydarzało. Moi drodzy, opowiadam Wam taki krótki schemat, moim zdaniem, dojścia do realnej niezależności finansowej. I to mówię całkiem serio. Po tych 4 latach uważam, że myślę, że mogę powiedzieć z pełną świadomością, że zbadałem to w każdym zakresie i dzisiaj już wiem, że w ten sposób, jeśli miałbym doradzać dzisiaj swoim dzieciom, które przez te lata też trochę się zmieniło, swoim dzieciom, to myślę, że powiedziałbym dokładnie nie tak. Bo to pierwsze, co masz zrobić, jeśli naprawdę myślisz, że chcesz być wolny finansowo, chcesz być przedsiębiorcą, chcesz mieć swój biznes, chcesz naprawdę zarabiać wtedy, kiedy śpisz, dosłownie, bo na przykład to daje Ci możliwość sprzedaży online'owej czy w innej formie, to po pierwsze, moi drodzy, pierwsze musisz iść do pracy do kogoś, po prostu. Pierwsze pracuj u kogoś. Ja pamiętam jeszcze w punktach, a najbliższe miesiące, najbliższe tygodnie to będę mogła zrozumieć to w kolejnych filmach. Po pierwsze pracuj u kogoś. Musisz iść do kogoś zapracować, musisz zobaczyć, jak ciężko się pracuje na pieniądze, jak ciężko wymienić, musisz poczuć po prostu szacunek do pieniądza. Nie ma innej opcji. Ja pracowałem tylko 13-14 lat, to dla mnie było normalne. Klejenie metek, przynoszenie metek, roznoszenie ulotek, sprzątanie, zamiatanie, wynoszenie. Dzisiaj to jest nielegalne, ponieważ oczywiście trzeba tych ludzi zgłosić, w ogóle po innym czasem roku, gdzie ja nie wolno pracować, ale baju. Ale naprawdę tak było, niektórzy z Was doskonale pamiętacie, pewnie też takie rzeczy przeżyliście. I po pierwsze, musisz pracować u kogoś. Musisz zobaczyć, jak ciężko zarabiać pieniądze, jak musisz poczuć po prostu szacunek do pieniądza. To jest pierwsza kwestia. A drugie, ja osobiście, to jest moje zdanie, zresztą nie zmieniło się od lat, i polecam Wam je w filmach, które nigdy żadnych nie wykasowałem, chyba że YouTube jakieś wykasował. Ja nie ukrywam żadnych filmów z moich potyczek i plusów, i minusów. Po prostu takie jest życie. Ja się nie mam do czego ukryć, nie mam nic do ukrycia. Po pierwsze, moi drodzy, pracuj u kogoś. Po drugie, wybierz jakiś MLM.
Ja wiem, że teraz to się posyci. Chrystusie, łobo. Uważam, że dzisiaj, zresztą mam prośbę, jeśli jesteś przedsiębiorcą, albo miałeś firmę, albo masz firmę, proszę napisz w czacie, w komentarzu pod tym filmem, jak łatwo prowadziło ci się prowadzić się biznes w XXI wieku, w 2024, trzecim roku. Jak to jest proste, jak to jest banalne, jak to jest proste, że po prostu idziesz, bierzesz sobie, wymyślasz sobie jakiś produkt, kupujesz sobie coś za 5 tysięcy, czy za 10 tysięcy i normalnie stryk. Powiedz, proszę się napisz to o tym czacie. Bo wiele osób, które postrzega negatywnie MLM, nie miało nigdy swojego biznesu. Wydaje mi się, że wiele osób nie wie, jak naprawdę ciężko założyć swoją własną firmę. Jak naprawdę musi mieć sprecyzowane cele, produkty, pomysły itd. I naprawdę uważam, w XXI wieku najprościej ci jest sprawdzić, bo ja uważam, że przedsiębiorcą trzeba się urodzić, po prostu. Możesz się za to wychować, możesz się przygotować, możesz się nauczyć, możesz nie mieć nic, zacząć po prostu beznadziejnie, ale musisz pożyczyć ten dryg dla ciebie. Czy życie przedsiębiorcy to jest coś, co ciebie interesuje? I po pierwsze, uważam, że musisz sprawdzić, czy to jest dla ciebie. I MLM to daje. Przy niskim progu wejściu, przy taniości wejścia, zobaczysz, jak działają korporacje, jak działają biznesy, jak się raportinguje, jak się wdraża, procesuje nową osobę, jakie są produkty, jak się rozmawia z klientem, co najważniejsze, nauczysz się prawdziwej sprzedaży, bo będziesz musiał to zrobić. Nie ma innej opcji. Żaden MLM dać klientów. Po prostu. Ty musisz sobie sam znaleźć. I to jest, uważam, że najważniejszy punkt, ponieważ za chwilę, przejdziemy do punktu numer 3, będziesz musiał zmienić reguły gry. To ty będziesz tym MLM-em. To ty będziesz firmą, która ma swój produkt i potrzebuje zrobić tą sprzedaż. I jeśli będziesz miał nauczoną sprzedaż, będziesz umiał sprzedać jakiś produkt, to uwierzcie mi, od tego momentu 50% sukcesu jest w twoich rękach. Każde firmy, które się zamykają, moim zdaniem w dniu dzisiejszym, to są firmy ludzi, którzy rzucili się na głęboką wodę, stwierdzili, że super, wow, zarąbiście, otwieram swój własny biznes, ale nigdy tego wcześniej nie sprawdzili. Nie mają żadnej kompetencji. Nie mają ani o tym produkcie wiedzy, ani sprzedaży, ani marketingu, ani socjali, nic. Wszystkiego oprócz tworzenia produktu nauczy się MLM. Niezależnie kto będzie, to będzie taki, siaki czy owaki. Nie jest to oczywiście temat tego filmu. Więc to jest, myślę, że bardzo ważne. I MLM, jeśli zacznie ci żreć, dać jakieś tam kilka tysięcy złotych miesięcznie, zobaczysz, że wychodzisz już powoli z pracy etatowej i jesteś na MLM-ie. To powoduje, że trochę masz reguły już w swojej gry i w takiej sytuacji już trochę ty decydujesz o tym, jak to będzie wyglądało. Teraz bardzo będzie bardzo ważne. Następnym krokiem uważam, że powinien być otworzenie twojego biznesu. Otwierasz po MLM, otwierasz swój własny biznes, ponieważ umiesz sprzedawać, teraz szukasz jakiejś swojej niszy, szukasz w czymś, co mógłbyś działać, szukasz w czymś, co mógłbyś funkcjonować, gdzie mógłbyś znaleźć siebie w czasoprzestrzeni, można powiedzieć, swoimi produktami i monetyzować to. I w takiej sytuacji, mając dochód w miarę luźny, bo pamiętajcie, że MLM daje jedną przewagę, daje wam bardzo mocno luźny czas etatowy, tak? Czy po prostu nie patrzysz 8-16, a to będzie bardzo ważne, jeśli tworzysz swój własny biznes, teraz otwierasz swój własny biznes. Teraz punkt numer 4. Jeśli zażarł twój biznes, powoli wycofujesz się z MLM-u. Coś tam kapie, coś tam działa, coś tam funkcjonuje, twoi rzeczy powinny funkcjonować dalej, powinien twój MLM nie umrzeć, taka jest temat przewodni MLM-u. Oczywiście będą zyski spadać, no wiadomo, grupa nie będzie miała wsparcia od ciebie, ale coś to da, może na rachunki. I w tym momencie wchodzisz do biznesu. I teraz, co najważniejsze, czyli punkt numer czwarty, tak? Jeśli MLM czwarty, no tak, punkt numer czwarty. Jeśli MLM ci spodobał, stajesz w nim. Jeśli MLM podoba, ale chcesz jednak swój biznes sprawdzić ciebie, otwiera swój biznes. I punkt numer 4 ma też trzeci punkt, czwarty, trzeci można powiedzieć ukośnik, czyli jeśli ani MLM ci nie zażar, ani firma nie czujesz do niej drugu, to w takim razie uważam, że spełniłeś najważniejszą rolę w swoim życiu. Sprawdziłeś, że nie dajesz do biznesu samodzielnie prowadzenia. Nie jesteś samodzielnym przedsiębiorcą, jesteś przedsiębiorczy. Czyli nie potrafisz samodzielnie tego robić. I to nie ma się to obrażać na świat. I ja powiem szczerze, może nie będę przepraszał, bo po prostu każdy z nas dorasta, ale uważam, że popełniłem też wiele błędów w naszych filmach wcześniejszych, gdzie uważałem, że każdy powinien iść w kierunku biznesu. I powiem szczerze, po tych 4-5 latach już życia, uczenia, konsultacji dziesiątków osób, uważam, że nie. Po prostu są jednak ludzie, którzy nie nadają się tego, są świetnymi etatowcami, umieją robić świetną swoją robotę, są strukturalni, poukładani, umieją wszystko i tak dalej, ale oni chcą przyjść 8-16, dziękuję, do widzenia, koniec, są świetni do tego. I to jest właśnie punkt numer 4, czyli po prostu dowiadujesz się, że etat jest dla ciebie. Jeśli ten numer 4 ci nie pasuje, czyli MLM, coś tam zażar, albo było w miarę fajnie, ale chcesz coś więcej, ale etat, myślisz już ok, to no fucking way, dziękuję bardzo. W takim razie rozwój osobisty.
dopiero w tym momencie się szkolisz. Oczywiście wcześniej się szkoliłeś, uczyłeś się, rozwijałeś i tak dalej, robisz tematy, które może wcześniej po prostu nie mieć na nie czasu, bo robi się przy okazji, tak? Czyli jakieś, słuchaj, jakieś podcasty, jakiś mały kurs weekendowy, jeden, dwa, trzy w ciągu roku. Nie inwestowałeś to bardzo dużo, ale punkt numer 6, czyli po prostu w tym momencie zaczynasz się szkolić. Czyli od tego momentu już samodzielnie doskonale wiesz o tym, co robić. Od tego momentu doskonale wiesz, jak funkcjonować, czyli od tego doskonale wiesz, że idziesz w kierunku biznesu. I tutaj potrzebujesz nabyć masę kompetencji. Niestety biznes XXI wieku już nie jest prosty. Musisz być marketingowcem, reklamodawcą, reklamobiorcą, budować swoje zasięgi, budować swoją markę osobistą, robić leki sprzedażowe, produkty online, produkty offline, biuro, sprzedaż telefoniczna, prospecting, dziesiątki rzeczy, które naprawdę zmieniły reguły gry. I dlatego potrzebujesz rozwoju osobistego. To jest, czy to ze mną, czy z innymi osobami tutaj, wiecie, pole do opisu jest ogromne. I dopiero w 7 miejscu, moi drodzy, inwestujecie. Zobaczcie, jak się wrócił cały ten schemat przez ostatnie 7 lat na moim YouTubie. Pierwsze uważałem, że trzeba polecać, raz odkładać i inwestować, a teraz dopiero 7 punktem jest inwestowanie. I powiem wam, że przez te 7 lat sprawdziłem to na własnym garbie. Przestałem słuchać YouTubowców. Uwierzcie mi, wycofałem się bardzo mocno słuchania super turbo liderów, super turbo zawodników. I dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, przesprawdziłem to na własnym garbie, tak można powiedzieć. Wiele rzeczy mi się udało w ciągu tych 4 lat, wiele rzeczy mi się nie udało. Wiele rzeczy dałem dupy, ale wiecie, co najfajniejsze? Wracam do YouTube'a i te błędy będziecie mogli obserwować wy. Ze swojej strony dziękuję tym moim najwierniejszym fanom. Tym, którzy jesteście ze mną od ponad prawie już niedługo będzie 10 lat, gdzie jeszcze nie było YouTube'a, nagrywałem pierwsze filmiki na różnych wewnętrznych stronach, których braliście udział. Ze swojej strony dziękuję wam, że byliście w tej przygodzie i dziękuję wam, że wracam. Chcę zrobić super content, super możliwości. No, jak widzicie, jest trochę lepiej, może być zawsze lepiej, ale wydaje mi się, że najważniejsze dzisiaj już nie jest, już nikt nie goni w kierunku 4K i w ogóle i tak dalej, ponieważ oglądamy często na małych ekranach, na przeglądarce, na tele, na komputerze, to nie oglądamy na 4K, na wielkim ekranie, to po prostu oglądamy na miniaturze. I wydaje mi się, że dzisiaj najważniejszy będzie content jako produkt, jako wiedza. A tego, moi drodzy, przez ostatnie 5 lat nabyłem naprawdę bardzo dużo. Chciałem się z wami po prostu tym podzielić. Jeśli mogę was prosić o nutkę zachęty, mimo tego, że już nie robię tego dla was, bo robię to dla siebie, ten kanał, i dla was, to proszę was jedno. Like, subskrypcja i wróćcie do komentowania. To miejsce, żebyśmy stworzyli naprawdę społeczność. Chciałbym, żebyśmy stworzyli społeczność, która w moim domu, a wierzcie mi, że ma kilkaset metrów, robi coroczne zjazdy. W moim basenie, w mojej saunie robi sobie chillout. Firmowy chillout ze szkoleniami, z integracją, rozumieniem. Nie pseudo nieznających się osób. Sorry, moi drodzy, byłem na różnych integracjach tych super dzisiaj obecnych gwiazd YouTube'a i tam tego czegoś nie ma. Po prostu. Ludzie wiedzą, że zapłacili po 5-7 koła za event, za wyjazd, za Mazury, za góry, ale ludzie się nie ze sobą nie kontaktują. Ja chciałem stworzyć naprawdę społeczność ludzi, którzy naprawdę są piszą na grupie. Gdzie wiemy, że kojarzymy się z emotikonem, kojarzymy się z tych, jak ktoś potrzebuje pomocy, przyjdzie do mnie, Kuba, ej, mam problem w firmie, to, robimy naradę grupową. Cześć, Mariusz ma tutaj, po razie otwiera firmę, sprzedaje dzisiaj opakowania plastikowe, no i teraz biznes się kończy, bo opakowania plastikowe do jedzenia się kończą. Jak myślicie, co może zrobić, czym się może czuć, co możemy mu poradzić? Robimy webinar, robimy live, wszyscy jesteśmy na Discordzie, mamy wszyscy włączone kamery, mikrofony, robimy burzę mózgów. I za to płacisz. Za to chcę, żebyście płacili. Żebyście byli na grupie, która może kosztuje kilkadziesiąt złotych miesięcznie, ale wiesz, że rozwiązanie tego problemu może kosztować, zwrócić ci grupę na kilkanaście lat do przodu. Czemu ona będzie płatna? Dlatego, że moi drodzy, ja już nie wierzę w nic darmowego. Nie wierzę w to, że na darmowych grupach będzie działo się coś dobrego. Zobaczcie, jak działają darmowe grupy. Tam jest spam, dramat, patologia i po prostu ludzie, których nawet byśmy nie chcieli na ulicy spotkać, bo się balibyśmy o swoje życie i zdrowie. Uważam, że musi być mikropłatność, ponieważ ona oddziela ziarno od plewa. Jeśli nie stać ci dzisiaj na 19, 39, 49 zł na to, żeby co miesiąc utrzymać się w super społeczności ludzi, którzy naprawdę chcieliby ci pomóc, to wiadomo, że i tak nie jest dla ciebie. Po prostu. I tym filmem chcę wam powiedzieć o tych kilku, może kilkunastu, niestety wyszło trochę długo, przykładach, ale też pokazać wam, że działamy. Że działamy, wrócimy i robimy coś fajnego, po prostu. Uważam, że żyjemy w super kraju. Jeszcze i cały czas, mimo że się cały czas zmieniają jakieś polityczne zabawy, które w ogóle mnie nie interesują, bo to nie moja wróżka, to patrząc powiem szczerze, na te mijające 4 lata mogę powiedzieć, że było dobrze i źle. W wielu rzeczach popełniłem wiele błędów,
Wcześniejsze lata popełniałem wiele błędów, wchodząc w biznesy, które wtedy były całkowitą nowością. Do dzisiaj, moi drodzy, zobaczcie, jak do dzisiaj, moi drodzy, lata, kiedy wielu ludzi z mojego polecenia i ja sam osobiście zaczynałem w tematach refszerów, zobaczcie, jak ten temat był prekursorem. Dzisiaj to wszystko są, ja wiem, że może niektórzy na to nie patrzycie z punktu widzenia networkowego, a moi drodzy, refszery dzisiaj zbudowały cały rynek kryptowalut, kryptotradingu, bot tradingu i cały temat refszeru zbudował wszystkie te grupy, które dzisiaj mówimy o nich, że w jakiejś lepszej czy gorszej formie działają. System poleceń i duplikacji. Niesamowity. Wiele osób nie docenia tego, co przyniosło to ta wiedza i jakie dała możliwości. Przypominam wam też, że miałem kurs, który był w formie grup, jak zarabiać w internecie. Niestety na ten moment nie mam odzyskanych plików. Niestety osoba, która nagrywała te pliki, straciła je. Więc po 6 latach praktycznie od tego kursu, niestety nie mam pliku, żeby je wznowić. Chciałbym je wznowić i udostępnić ten kurs ponownie. Próbuję, walczę z platformami, na których były wgrane te rzeczy i tak dalej, no ale niestety pliki zostały uszkodzone, a pliki macierzyste, po prostu ich nie ma, więc próbuję je wywalczyć. Może się uda, jeśli nie, to teraz zrobimy kurs zarabiania w internecie 2.0. I to taki, który naprawdę pokaże wam osoby, które w ciągu tych 5 lat zarobiły ponad 10-15 baniek złotych na internecie. Są tacy ludzie między nami, są tacy ludzie wokół nas. I też chcę was zaprosić też do super wywiadów. Mam już przygotowane kilka osób. Mam osoby, które prowadzą licencje powyżej 50 milionów złotych, powyżej 400 milionów złotych, którymi normalnie miałem doradztwo dla nich sprzedaży, dla ich biznesów. W ich biznesach po prostu rozwijałem sprzedaż i chcę zrobić z nimi wywiady, ponieważ uważam, że są wartościowi ludzie. Co się będzie działo? Czyli jeśli rozwój osobisty dla ciebie i chcesz robić nowe rzeczy, uczyć się, rozwijać, podnosić swoje kompetencje, chcesz być po prostu lepszym człowiekiem dzisiaj niż byłeś wczoraj, to ten kanał jest dla ciebie. Jakub Żak z Jakub Żak TV. Do zobaczenia i zapraszam was do mojej drogi, do mojej przygody. Aha, jeszcze jedno. Jeszcze jeden powód, który sobie zapisałem na koniec taką gwiazdką, dlaczego też nie chciałem nagrywać. Dlatego, że też pamiętajcie, że YouTube przestał być moim hobby. Dlatego, że jestem człowiekiem renesansu, uwielbiam robić różne rzeczy. Moi drodzy, uwielbiam ćwiczyć crossfit, uwielbiam chodzić po górach, mam pozwolenie na broń, szczelnica, harcerstwo, bushcraftowe życie leśne, remontowanie, budowanie. Mam tyle tematów, które mnie w życiu po prostu interesują. Jestem człowiekiem, który jest przeciekawy świata i w momencie, kiedy zobaczyłem, że chcecie tylko i wyłącznie temat o tym, jak zarabiać w internecie, to musicie wiedzieć, że to był 3-2-1% mojego życia. I nie da się tak nagrywać w taki sposób w kółko. Więc jeśli was zaskoczy jakiś film, na przykład, zremontowania łazienki, bo akurat sobie coś tam będę robił, to po prostu się nie zdziwcie, że nagrywam wam w remontowanej łazience. Po prostu, bo takim jestem człowiekiem jak wy, jak ty. Mimo tego, że wiem, że wszyscy się skreują na pseudoekspertów, jacy oni są wspaniali, to mówię wam, każdy z pseudoekspertów ma też jakieś inne pasje, a nie tylko wyłącznie szkolenie w tym zakresie, którego robi. I też to życie chciałbym wam pokazywać. No i przede wszystkim tacierzyństwo, czy jak ja wolę, bez feminizowania produktów i życia, macierzyństwo w roli taty, bo to też naprawdę zmienia reguły gry. Dzieci pojawiające się na świecie naprawdę zmieniają reguły gry i powiem jak prawdziwy klasyk, będziesz miał swoje, będziesz wiedział. No tak też się wydarzyło i w moim życiu, że naprawdę zmienia to reguły gry. O mnie osobiście pozytywnie, nie wyobrażam sobie dzisiaj życia bez mojego syna, no i niedługo kolejne pociechy. A wam życzę tego w 2024 roku. Bądźcie ze mną i zróbmy coś fajnego. Zróbmy coś zajebistego, a przy tym zaróbmy dobrze pieniądze. Uważam, że każdy z nas powinien dobrze i godnie żyć. I któraś społeczność w internecie, wszyscy mówią, że wokół tego gościa skupili się ludzie, którzy zarabiają pieniądze. Co tam, wokół tamtego. Na razie tych ludzi nie widzę, mimo że te społeczności się tworzą ogromne i wielkie. Może czas to przełamać. Nie potrzebujemy tych setek tysięcy ludzi. Mi wystarczy, żeby 1000 osób zarabiało spokojnie te 20 tysięcy miesięcznie. 20-30 tysięcy miesięcznie. Z doświadczenia życiowego wiem, że naprawdę w XXI wieku, naprawdę normalnemu człowiekowi do życia więcej nie jest potrzeba, żeby żył jak dostatnie i jego dzieci, czy jego rodzina, czy jego bliscy mieli z tego pociechę. Tego wam życzę. Niech ten rok, mój drodzy, taki będzie. Trochę to zajęło, ale widzicie, że gadulstwo ze mnie nie wyszło. Cały czas jest. Ale mam nadzieję, że dźwięk jest ok. Proszę po tym filmie, jeśli dotrwał tutaj do końca, napisać hashtag żyję,
że żyjecie i napiszcie, co o tym uważacie. Uważam, że może zrobić naprawdę super projekt, a ja przygotowuję się do tematów discordowych, grupowych, tak dalej, produktowych w najbliższych miesiącach. Już dzisiaj zapraszam Was na kolejne webinary i live'y. Najbliższy z nich będzie ze Sławkiem Zawadzkim, o którym powiemy o kryptowalutach. Jaki jest przyszłość dzisiejszego 2024 roku? Coś przyniesie ten rok? Co on zrobi? Co on zmieni? I jakie będą reguły gry? Jeśli chcecie wymienić kryptowaluty i obracać, nie wspomniałem też o tym, że mam kantor kryptowalut w Krakowie i w Tarnowie. Jeśli chcecie w tych okolicach gdzieś wymienić sobie złotówki na krypto czy odwrotnie, to też dawajcie znać. Możemy się spotkać wtedy na żywo. Więc najbliższy odcinek to będzie Sławek, gdzie powiemy o tym, jak naszymi oczami dzisiaj wygląda rynek krypto w najbliższym roku. Zachęcam Was do najbliższych miesięcy, siedzenia, tygodni. Polajkujcie, subskrybujcie Instagramy, Facebooki, YouTube i niedługo Discord. Wracamy do życia. Dzięki Wam, że czekaliście. Mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Proszę Was też o jedno. Jeśli cokolwiek Was dzisiaj trapi, jakikolwiek temat, jakikolwiek problem nie możecie rozwiązać, napiszcie w czacie tego filmu na YouTubie. Tam dokładnie zbiorę wszystkie czaty, zbiorę wszystkie komentarze i będzie na te filmy odpowiadać i próbować rozwiązać Wasze życiowe trudności czy problemy. Raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia na Jakub Żak TV. Cześć.